Cześć, dajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Utah Jazz w NBA 2K24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj mamy sezon 2037-2038. Jeśli chodzi o poprzedni odcinek, poprzedni sezon, no to jak można było się domyślić, wygraliśmy oczywiście Mistrzostwo NBA, jak to w sumie w ostatnich latach robiliśmy. To jest nasze już, yy, jeśli się nie mylę, siódme, tak? Tak, dobrze liczę. Siódme Mistrzostwo z rzędu, ósme ogólnie, więc dzisiaj mamy szansę na dziewiąte. Widziałem właśnie już nieraz komentarze o odnośnie potencjalnie właśnie tak, żeby na tych 10 mistrzostwach potencjalnie, żeby to był cel. Zobaczę, zobaczę, właśnie tak już mówimy. Przejdę do tego momentu, dojdę do tego momentu, że o te 10 mistrzostw i wtedy pomyślę. Bo właśnie to oznacza, że musiałbym jeszcze dwa razy zdobyć to mistrzostwo NBA, więc zobaczymy. Zobaczymy jak to wtedy będzie wszystko wyglądało oczywiście. No nasz zespół oczywiście napawa mnie pełnym optymizmem, że to mistrzostwo będziemy mieli topić. Chyba poszedł tam troszeczkę w dół, ale to jest zrozumiałe, ma 32 lata, więc nie, nie musi być, e, może nie może być cały czas tak na szczycie. Cooper Flag też troszeczkę może poszedł tu, mam wrażenie, na sam start tego sezonu, ale i tak ten zespół jest cały czas bardzo, bardzo dobry. Kiątej George, widzę, że no, Kiątej spadasz tutaj na 81 overalla. Tutaj mamy Jeffa Noxa, to jest small forward, ale mamy Hendrixa, więc no, szczerze, jeszcze myślę, na ten sezon wolę, nie ja, wiem, z drugiej strony on jest Rukim ale nie wiem, mam wrażenie, że jednak, że Knox jednak będzie miał swój czas, więc jeszcze bym zostawił. A to jest Pete Young. Też to samo. Myślę, że jeszcze to jest jeden sezon, w którym ta dwójka będzie w rotacji. A w tym sezon po prostu Young i Knox wejdą. A na razie ich wrzucę pewnie do G League jeszcze na ten sezon. Tak to pewnie będzie wyglądało. Więc na razie Kiontej George tutaj, tutaj 12, tutaj 14 dla Perkinsa, tutaj 16 dla Stricklanda i 20 dla Stokesa. Chyba tak to się wygląda. Starting line, na pewno 34 dla tych zawodników, chyba 32 będzie dla slotera, dla slotera chyba. I Tak, będzie 32 minut dla slotera. Z jednej strony bym mógł dać mu więcej, ale no nie wiem, jak czuję, że stok co byłby kandydat, żeby obciąć mu na 18 minut, ale czuję, że jednak ma dalej wysokie ubrawa, więc powinien mieć jeszcze te, a pewno 20 minut. A właśnie tak, że wiem, tych zawodników, których wrzucimy do G to będzie, to będzie Pete Young. I to będzie Nox, tak to będzie Nox, aż Cage już nie musi być w G league u. po prostu no, no jest nasz po prostu trzecim centrem, który tak już mówiłem i tak, on był wybrany w second roundzie, on był po prostu zawodnikiem wybrany tylko dlatego, że zaskoczyło mnie, że w second round dalej był C plus zawodnik, więc nie wiązałem z nim jakiejś przyszłości, że po prostu ja by w każdej film mogę się go pozbyć, tak naprawdę, więc jakby też tym bardziej nie jest nas aż tak istotną osobą, a Nox, Young mogą być istotnymi postaciami. Przyszłość, tam naprawdę. Idziemy dalej, tutaj. Zaczynamy. Pierwszy mecz tego sezonu to jest mecz z Brooklynem, który wygrywamy. W poprzednim odcinku mieliśmy gdzieś start 28-0. Nie wiem, czy damy radę do powtórzenia. Nie dam rady, już drugi mecz meczu przegraliśmy. Szkoda, szkoda, bo mam wrażenie, że poprzedni sezon to mógł ubył ten sezon. Ale właśnie niestety tam przegraliśmy gdzieś na 20. Właśnie 29-mecz, czy 30, coś takiego. Więc i tak była to fajna seria, ale. Ale była to seria, która. Właśnie się zakończyła. Ciekaw jestem tutaj, bo pamiętam, że potrafił, Pamiętam, że był jeden zapis, nie pamiętam jaka to była kariera, ale był jeden sezon w jakiejś karierze, w której, właśnie chyba, było tak, że przegrałem gdzieś na początku sezonu, a potem już nic nie przegrałem. Więc mam nadzieję, że tak nie będzie tutaj, bo tak jak już mówiłem, no dużo bardziej wolę mieć dwie porażki niż, niż jedną. Dużo bardziej, bo, bo jak będę wiedział, że tylko jedna porażka była od tego, żeby mieć 82-0, to nie byłoby to na pewno fajne. Wizards dobrze zacząłem, przynajmniej nie przegraliśmy z zespołem słabym. Wizards są niepokonani u siebie w tym sezonie, to dobrze to, to znaczy. Johnny Flanders, on no chyba był gdzieś indziej, właśnie, on był w kilku drużynach. ja go najbardziej, ba właśnie z tego Phoenix kojarzę. Denia Diaz odcale gra, CDG, nasz były zawodnik tutaj gra cały czas. Todd Ramsey, Carrington to jest onik rzeczywisty, właśnie, on był w 2024 jest w klasie. Widziałem, że w niektórych mock draftach on jest first roundem. No, przewidziałem go w ESPN mock draftie, właśnie dawali go tam, że będzie wybrany przez Nowy Jork, ale dawali też innego jakiegoś garda, że będzie wybrany. A wątpię, że Nowy Jork, który ma tam właśnie dwa piki, gdzieś koło 25, 6-24, 5 coś takiego. Wątpię, że oni wybiorą dwóch gardów mam wrażenie. Widziałem to właśnie, że przed na jednym mock draftie za KD-a. to byłaby ciekawa opcja. Tylko nie wiem, czy za dalej będzie dostępny na 25, na czwartym wyborze. Ja bym szczerze, jakbym był, powiem tak, jako osoba, jako właśnie kibic Chicago, jakby, bo na przykład Klingan, Saar, ci załonicy, ci najlepsi centrzy, można powiedzieć, nie będą dostępni wtedy już na tym wyborze, ale za mógł mógłby być ciekawym obcym, naprawdę, jak sobie tak myślę, za mógł być ciekawym obcym, no chyba, że będzie ktoś naprawdę bardzo, bardzo dobry, taki, kto, ktoś, kto nie powinien tak spać. no chyba, że tak, na przykład rok temu Cam Whitmore był projected, Top 10, top 5 na przykład. A ostatecznie był wybrany przez rok z tym ile, 19. wyborem, więc. No, kto wie, może właśnie coś takiego się. Coś takiego się pokaże, jak można powiedzieć. Byłoby super, gdyby. Byłoby super, właśnie, gdyby ktoś spadł w dół mocno i Chicago mogliby go wziąć i okazałoby się, że to były to steel draftu. No, jest to marzenie na pewno, ale. Wiem, że się wydarzy. Tak wygląda ta tabela. Nic się tutaj nie zmieniam. Chicago jestem zawiedziony, naprawdę, bo tyle wam dawałem takich fajnych pików, wy dalej tutaj. No nie jesteś najlepszy zupełnym na wschodzie, szkoda, bo dużo mi właśnie pomagają tutaj. Idziemy dalej. Dara się bez żadnej poważnej kontuzji. Do tego momentu, dosłownie. Powiedziałem o... nie po, o tym, że może zrobimy serzon bez tam Kiedy przegramy, od razu przegraliśmy. Powiedziałem o kontuzjach, od razu kontuzja. Naprawdę nie wiem, chyba co mówię złego, potencjalnie to się to wydarzy, bo jak bo jak powiem coś pozytywnego, to się to wątpię, że tutaj wydarzy nagle. Streakland, jaki Dallas Mavericks oni zawsze znają, oni wiedzą, że zawsze, zawsze może powiedzieć, jak nas pokonać. Zawsze pamiętam, pamiętam ten sezon, w którym mieliśmy trzy porażki i dwie były z Dallas. Rok temu nas pokonali, w tym roku nas pokonali. Nie wiem czemu, ale mają na jakiś sposób. Dobrze się z nimi w tym ostatnim czasie w ostatnim czasie nie spotkaliśmy nigdy w, w playoffs, bo to mogło być ciekawe na pewno. Sakramentarz tutaj pokonuje. Phoenix pokonane. Portland, oni w i w ostatniej lata nie byli najlepsi. Darkin wraca do gry, czy to oznacza, że, że jesteśmy wszyscy gotowi, czy kogoś brakuje? Slaughter właśnie, miałem wrażenie, że jeszcze kogoś brakowało. Dallas Mavericks Slotter jest gotowy, a więc ustawmy sobie ponownie aż line-up. Widzę, że tutaj na... a zresztą tak, no, Grattas musi dać kiją tej George'a tutaj, bo w g League są tamci. A tak, że mówię, to jest ostatni sezon George'a Hendrixa w rotacji, jest to dziwne na pewno, znaczy zwłaszcza kijątek, który był przez Długi czas z moim starterem i jakoś dziwnie mi myśleć, że teraz on, będzie, on nie będzie już w rotacji na następny sezon, no ale tak jest po prostu, W no, wieku nie oszuka się i to, że overall spada, tego też się nie oszuka, a czekałem tam zawodnicy, którzy zdecydowanie zasługują na to, żeby być w rotacji. A my możemy kontynuować Dallas ponownie, tym razem wierzyłem właśnie, że wygramy. Sacramento też z nimi niedawno przegraliśmy, tym razem wygrywałem dobry znak Boston. Pokonujemy Haleb Holt. Yy, Achilles, ale na szczęście, to nie jest nic poważnego. Z Achillesem to trzeba zawsze uważać, bo, bo to może być bardzo poważne. Rocketsem spokonują. Grizzlies pokonujemy. 30 wygrał w tym sezonie jest. Dość dużo, żeby ja poważać, żebym powiedział. 4 porażki już. Na początku stycznia to jak na nas dość dużo. Jay Bledco, faworytem do walki w MVP, a to jeszcze jest dopiero początek sezonu. Zwykle na początku sezonu. Nasi zawodnicy nie są na pierwszym miejscu, więc to naprawdę pokazuje, że Jay bled są, no te steals per game, myślę, że to jest game changerem, że jest Average average'uje 2 steals per game I też oczywiście assists wysoko per game, bo points per game 21 to nie jest jakoś niesamowite na MVP Pierwsze miejsce tutaj zakładam, że musimy mieć I tak jest Nawet już mamy dość, to jest dość właśnie zaskakujące, że już teraz mamy taką przewagę, San Antonio, Pelicans, te zespoły, które w ostatnich latach z nami walczyły często są dość słabi tutaj na początku i już teraz sobie wyrobiliśmy nawet fajną przewagę. A na wschodzie, na wschodzie jakby w sumie, w tym, tym sezonie nie jest aż tak jak w ostatnich latach. Tutaj wydaje się, że to jest taka czwórka najlepszych drużyn, bo zawsze w miarę to było bardzo, bardzo równe. No ale z drugiej strony, kawsem przede tylko 10 meczów tracą dopiero, więc jeszcze się tam może naprawdę dużo zmienić. Idziemy dalej. Dallas teraz. Kalep Hold wrócił do gra, więc ponownie pora ustawić nasz line up. Perkins już będzie siódmy w rotacji tutaj, chyba, bo, chyba przedtem nie był tutaj właśnie, mam wrażenie, że ktoś był inny. Cooper flag tutaj. Nie wiem, czy nadejdzie to monet. Którym... no możliwe, że nadejdzie to moment, ten flag będzie jednak rezerwowym, bo jednak Stokes jest troszeczkę młodszy od niego, więc to może się wydarzy, ale nie wiem, ale nie wiem, zobaczymy. Idziemy dalej, Dallas ponownie w tym sezonie. I tym razem też wygrywamy Miami hit. Tutaj wygramy jednym punktem z Miami, Toronto. Jeden też lepszy z lepszych zespołów wschodu Pokonamy Pokonante, Minnesota. Ale Clippers, teraz i to jest 35. wygrana tego sezonu. Bledswell 32 punkty zdobył Cleveland. Na razie najlepszy sezon dla nich. I tutaj jeszcze im dokładamy kolejną porażkę. Santander, Sperzo, właśnie oni dość. No nieciekawie to wygląda w tym sezonie dla nich, bo jak na ich standardy, to bardzo słaby ten sezon się zapowiada. Zwykle zawsze, właśnie byli gdzieś tam top 3, top 4 seed w górze, a teraz, teraz na razie, to oni walczą o to, żeby w ogóle być playoffs. Standardowo, właśnie w styczniu jest troszkę wolniej tak wszystko. Hornets mam 7 tylko zwycięz. Wow. Wow, to jest naprawdę okropny sezon. Atlanta to ma dość dobre, tak dobre, że nawet potrafi nas pokonać. Nowy Jork, wygrywamy z nimi. 40 wygrana jest. Jay Black, co Flak, to topi. Trzech zawodników, trzech faworytu do, do nagrody MVP jest od nas, jest z y, Utah. Stoke też patrzy na nagrodę six of the Year, ale jak ktoś wyrównuje 24 punkty, to szansę, ma. Ste Stefan e, Castle. Nie Castle oczywiście, jak dobrze wiemy. Nie wiem, czy jakby to jest. Y nie, nie może być to chyba być jakby, że specjalnie to jest prze, przemieniane, żeby nie były pra, żeby, No nie, nie może być do tego jakieś prawa autorskie chyba do tego, żeby się dało prawdziwie, Nie wiem, właśnie, no nie wiem, dziwne też, bo większość zawodników ma normalnie, a niektórzy mają, nie, jakby nie wiem, jakby, jakby, jakby niektórych nazwisko czy tam imię nie można było poprawnie dać. Nie wiem, dziwne troszkę, no, ale kto wie. Idziemy dalej, w Kia Clutch Player of the Year. Cztery graczy z SELEC. Znieć to dobrze czy nie? W sumie nie wiem ale na to patrzeć. Kion Anton tutaj gra. Jakby tutaj był jeszcze Broni James, to mógłby być syn Carmelo ile Brona w jednym zespołach To mogłoby być ciekawe, na pewno? Standings. tutaj mamy prowadzenie. Bez problemu. Tutaj Wizards z niedużym prze niedużą przewagą nad resztą tutaj. Santo nie dał już jest na czwartym miejscu, tylko że właśnie to jest problem taki, że. Problem jak problem, może dawniej taki rekord nie dawał takiego dobrego miejsca, dawniej, tym bardziej, że Spurs dawniej mieli naprawdę bardzo dobre rekordy, a teraz nie najlepiej. Pelicans też nie wygląda najlepiej w tym sezonie, jak na taki właśnie zespół, który dobrze wiemy, że radzi sobie praktycznie sezon w sezon świetnie. My przegrywamy z Blazers. Dallas wygrywamy, Miami. Porażka jednym punktem, niedawno wygraliśmy z nimi jednym punktem, teraz przegrywamy jednym punktem. Czyli potencjalnie te finały na przykład z Miami mogły być bardzo ciekawe. Mogły być potencjalnie te finały z Majami bardzo ciekawe, a my idziemy tutaj do meczu z Milwaukee. To dużo tych porażek jak na nas, bardzo, bardzo dużo porażek, bo jednak pamiętam, że rok temu nie wiem czy mieliśmy 50 zwycięstw podczas, trade, nie, podczas All Star Break'a, mieliśmy 50 zwycięstw, a tutaj nie wiem czy to tak będzie, nie wiem czy tak będzie. Na razie kontrakty. Bledsov chce przedłużyć, z miłą chęcią tutaj przedłużymy. Jego kontrakt chyba maczowaliśmy, bo, bo widzę, widzę, że on tam miał player option, ale wolę, żeby nie miał player option. Wolę przedłużyć właśnie tutaj kontrakt, nowy kontrakt, żeby miał Jakieś 50 milionów może mu tutaj wrzucimy z salarii. Taka lekka podwyżka. Pięknie. Już tego player oprócz tutaj nie ma. Nie możemy tutaj przy... możemy przedłużyć wszystkimi. Możemy przedłużyć ze Stokesem, też z miłą chęcią. Stokes będzie tutaj przedłużony. Akurat tak niedawno yy, chciałem właśnie wziąć Stoksa na miniaturkę. Bo właśnie często jak są takie osoby, które można nie znać. To są osoby, wszystkie osoby, które właśnie wrzucam z miniaturki, to są osoby tutaj w zespole, jakby, które mamy, więc z niektórych można, można powiedzieć, że nie można poznać. Chyba kiedyś na przykład Kaleba Holta wrzucałem i ja na przykład nigdy na pewno nie poznałem Kaleba Holta, jak on wygląda w rzeczywistości. Przed Stokes też właśnie ma, on jest rocznik 2007, a ta właśnie zobaczyłem i właśnie jego miałem wziąć, ale. Nie, mam wrażenie, że to troszeczkę zbyt. E, wygląda. Niektórzy wyglądają bardzo, do, bardzo dojrzale na swój wiek. A mam wrażenie, że to aż tak dojrzale nie wygląda. A wiadomo, że to jest 2007 rocznik, to też. Nie ma 2007 rocznik teraz. Nie wiem, 17? Coś takiego? Coś takiego chyba? Chyba coś takiego, chyba coś takiego. Więc. E, to też jakby. nie musi na 17 lat wyglądać jakoś mega dojrzale. E, już oczywiście, ale są niektórzy, którzy mają a wyglądałem dużo starzej, jakby, więc to, to zależy też oczywiście, więc jakoś nie chciałem go tak wrzucać na, na miniaturkę. Wygrywamy z Minie tutaj 45-9. Kolejny mecz z Minie tutaj wygrywamy. All Star Break, Rising Stars, tutaj wygrywamy. Wygrywamy, no w sumie nie ma tutaj zespołu naszego, jak już są nasi tam zawodnicy może gdzieś by byli. mecz gwiazd, ile będzie mieli All-Star? Właśnie niedawno mieliśmy 5 All-Starów, więc to było piękne. Bledsoe Flag i tyle. Tylko tyle. Nie ma topicia, nie ma Holta, nie ma slotera. dobra. Bledso, nie wiem, że jest Fawrettem do wygra nagrody MVP. Też tam jest MVP możliwe. Potencjalne MVP tego meczu, więc dobry sezon. Naprawdę dobry sezon dla Bledsoa. Pelikans mają rekord, praktycznie. No, równy, może powiedzieć. Wow, Spurs. No, Spurs już wydratowali salon. No, tak, Spurs wyglądała na no, taką dużą jak powinni wyglądać, już w końcu. czar z bled są nagrody MVP. To będzie jego pierwsza pewnie nagroda MVP, tak? Ale tak nie, miał już nagrodę MVP. Dobra, czyli idzie po, po back to back, tak? Nie mogę powiedzieć, że to już jest jego zespół. Bo ciężko je powiedzieć, czy użym może powiedzieć, że to jest o naszą główną gwiazdą, a overallowo tak, no może tak, może w sumie. Ma 25 lat, jest bardzo młody, więc może i to jest moment, w którym trzeba mówić, że to jest już zespół Bledsoe. Najlepszym zawodnikiem tej serii jest Cooper, ale Bledsoe jest naszym, może powiedzieć, teraz gwiazdą największą. Spurs na drugim miejscu, choć się mam bardzo identyczne rekordy, tutaj w wielu dużym w sumie, no tak, że tak Grizzlies. Dosłownie zaraz za nimi. A Pelicans, no właśnie, Pelicans... I też ma, nie mam żadnej przewagi nad tym drzemiami, że Denver jest zaraz za nimi. Więc może być tam naprawdę bardzo ciekawe. Phoenix jest lepszy właśnie zespołów, ale ich zmierzyliśmy tutaj. Cooper wygląda tutaj naprawdę bardzo świetnie. Clippers pokrajin Cooper Flag niestety doznał kontuzji. Minnesota, wygrywamy. Topić też lekki uraz Chicago. Chicago właśnie nie wygląda najoptymistyczniej, to dla nich nie wygląda, ale pokonali nas pokonaję nas. My tutaj Spacers, którzy mają Antonego Edwardsa w zespole i już Halliburton tam też jest. Potencjalnie matchup w finałem NBA, może w tym roku, kto wie. Nie można niczego skreślać, ale przejechałem się już można powiedzieć, żeby nie skreślać zespo zespołów, ale czuję, że taki finał jestem dość pewny, że nie będzie. Denver pokonujemy tutaj. Kolejny mecz z Denver. Jest pewnie gotowy do gry. więc z dwa zwycięstwa. Panu Pekas muszą być szczęśliwi, bo oni walczą z nimi. A ja bym zobaczył, czy wszystko już jest gotowe. Dawno tak nie było, ale chyba Slater jest zły. A te tak, dawno tak nie było bardzo dawno tego nie było. Ale jest właśnie troszkę tutaj zły. Mam nadzieję, że jednak troszeczkę się uspokoi. Bo jednak myślę, że nie ma po co się złościć. Naprawdę nie ma, nie ma realnie powodu, żeby się złościć. Chyba, że właśnie. Aby ja mi napisał, to wtedy bym, wtedy bym jakby mógł wierzyć, że o coś jest zły, tak? To jak po prostu mówi, że jest zły, to nie wiem. Idziemy dalej Oklahoma. Wow! Oklahoma ma rekord 9,60. Kto by pomyślał w tym roku, w, ty w rzeczywistości teraz, że Oklahoma, która ma najlepszą przyszłość, teraz jest tutaj u nas tak okropna. Kto tam w ogóle jest? 6: Holmgren, dalej to są. No więc to jest dość ciekawe. Amen. No, w sumie z drugiej strony. No nie wygląda aż tak to optymistycznie jak tak patrzę na to Indiana Oni na pewno też nie będą w play-off w tym roku Blecę, trzeba, trzeba... Slaughter, to jeszcze brakuje żeby się tutaj Pojawił pojawi tutaj Caleb Holly byśmy mieli w top 5 Wszystkich graczy co walczy nagrodę MVP od nas Stok za to czy tutaj też o nagrodę Six the cały czas Ale będzie ciężka pewno Spurs Prawdopodobnie będę na tym drugim miejscu. Pelicans też się ostatecznie podciągli, więc zobaczymy te dwie drużyny. Ale mogą być różnie, mogą być różnie, tak? Atlanta nie wygrała jeszcze konferencji. Jeszcze będzie walczyć z Toronto, z Waszyngtonem i z Bostonem, tutaj. My tam mamy też przypieczętowaną już konferencję, więc my nie musimy się o nic martwić. Cleveland pokonani, OKC. Czy mamy w ogóle ustawiony lineup? No nie mamy na pewno teraz, bo. Nazywałam sobie dłoni tutaj sloter, więc na pewno teraz nie mamy ustawionej rotacji. Zrokam, że sloter gdzieś powinien wrócić. Na, pl na playoffs powinien wrócić gdzieś, tak około 13, 14, 17. Cóż, dużo właśnie da double-doubles też widzimy. Bardzo dużo widzimy tych double-double. Caleb Holt też lekki uraz tutaj, więc jego też tutaj nie będzie. Pod koniec sezonu. Ale on wróci jeszcze w tym sezonie, mam wrażenie. 70 wygrana jest, pięknie. Orlando, wygrywamy. I Lakers 100 już jest pełni gotowy. Teraz 72, 10, Daniels e, uraz tutaj. Jay co drugi rok rzędu jest MVP ligi. Fenomenalna skuteczność rzutów osobistych 98. Ile miał prób tak w ogóle? Bo się też dużo prób, bo aparat to tym bardziej imponujące. No miał 364 rzuty osobiste do trafienia i, odda, i celnie trafił 358. Więc, a ja widziałem tutaj. Od początku swojej kariery był mega free-throw shooterem. Tutaj że nie najlepszego sezonu, ale wszędzie miał praktycznie tak maksymalnie z 15 jakieś niecelnych, nie tylko więc, więc dobrze, dobrze to wyglądało. Oczywiście Will Hardy, po coach of the year. Ponownie mamy 99 defense, bo kilka sezonów temu, może nawet rok temu, mieliśmy 97 defense, więc to ponownie wróciło, więc nasza brama ponownie jest dobra. Jay Blades są OMBA First Team i Cooper Flag, OMBA Third Team. Mamy też All Defensive Second, no w sumie to, to nam wyjaśnia dużo, jak mamy dwóch All Defensive zawodników to nasza, de nasza defensywa musi być solidna. Hole jest pełni gotowy do gry, więc po pierwsze mamy no Pelicans. Kilka temu może bym patrzył, to będzie ciężki matchup, w tym roku szczerze patrzę na to, że to jest matchup, który możemy zeswipować. Fajnie też właśnie, że wszyscy są gotowi w pełni do gry, ale nie każdy jest w pełni może powiedzieć jakby głową, w, można powiedzieć, playoffs, na przykład właśnie o slaughter. Mam wrażenie, że on niezbyt się skupi na tych meczach playoffs, ale mam nadzieję, że jednak nie będzie widać, że będzie jakiś słaby, czy coś takiego. Jak wygląda ten matchup? Na point guardzie niszczymy, na shooting guardzie niszczymy, small forward równo, power forward równo, center równo, czyli backcourt powinien być naszym, no, dużym sukcesem, tak naprawdę. Panikę sprowadzą. Wow, no nie spodziewałem się, nie ukrywam. Tak się nie spodziewałem. Jednak czy jednak trzeba patrzeć na nich jak na realnie ciężkich rywali? No dobra. A więc Pora przejść z minutami w górę tutaj dla tych zawodników. Cooper, to nie wiem, nie lepiej wygląda jak na razie tych playoffs. Topić wyglądał bardzo dobrze. Bledsoe, no jest nasz MVP. Caleb Holt wyglądał bardzo dobrze. Cooper flag 38. Zobaczmy, zobaczmy jak to będzie wyglądało. To jest mecz w Nowym Orlane też, to jest ważne. Duża druga kwarta, tylko nie zniszczmy tego, potem w innych kwartach. Dobra, mogę wejść jeszcze i zobaczyć to, czemu nie. Dawno nie, mam wrażenie, że dawno nie wchodziliśmy na jakikolwiek mecz, więc yy, zobaczmy. Mamy piłkę, to jest duże, to jest bardzo duże, że mamy tutaj piłkę. 5 punktów przewagi i mamy posiadanie. To są na pewno dobre wieści dla nas. Tylko nie oddajcie jakiegoś złego rzutu, bo zbyt wczesnego. Na przykład, jayblecow. Dobra piłka tutaj. Topić, topić. Pięknie, ale niestety trafił. Świetna akcja. Braku prostu tego, żeby trafić tutaj. Zablokowany, pięknie. To Hendrix był, tak, tak. Hendrix nasz. To nie, który jest na końcu rotacji. Naprawdę teraz trafia, nie trafia. Znaczy, ale taki duży blok tutaj. Robi, pięknie. Bledco jest tam wolny. Bledco wchodzi pod kosz, nasz MVP. Slaughter. Poduje. No nie byłem właśnie co do tego przekonany. Na pewno najlepszy rzut. Bailey. Bailey. Przy nim Cooper chyba, jeśli się nie mylę. Tak, Cooper dobra obrona. Bardzo dobra obrona Cooper. Flag. I nie trafił tutaj Bailey. Będą faulować. Tak, Bledco będzie faulowany. Świetna obrona, świetna prawda obrona w tej ostatniej, ostatniej minucie tutaj zaprezentowałem przez Utah Jazz. Nie najlepsza ofensywa, ale ta to wybrona, obrona może można powiedzieć wybroniła tutaj dosłownie, czyli Bledso trafia. Mam jeden timeout, ale ja już wiem, że my wygraliśmy. A poza tym właśnie Bledsoe na sobie, osobiste, jak dobrze właśnie wiemy, to jest zawodnik, który no prawdopodobnie... Prawdopodobnie właśnie musiał tutaj tak naprawdę trafić te dwa rzuty osobiste, patrząc na to jaką miał fenomenalną skuteczność w sezonie zasadniczym. No zobaczymy. Pelicans potrzebują trójki najlepiej, jak najszybciej. A będzie ciężko tą trójkę. Coapit wchodzi pod kosz i to nie wpada. A więc to jest koniec, tak? To jest koniec. Nie ma co tutaj już dłużej patrzeć, bo nic się tutaj już więcej nie wydarzy. Kończymy ten mecz i mamy game 7. Mamy game 7, więc nie będziemy zmieniać w żadnej myśli, że rotacji. Tą rotacją sobie pójdziemy na to game 7. Lakers na nas to jeszcze czekałem już. Na nas albo na Pelicans w sumie, bo. Na pewno nie mogę skreślić Pacons, bo wyglądałem bardzo dobrze w tych playoffs. To druga kwarta nie najlepsza. Dobra, trzecia, dobra, czwarta, pięknie. W drugiej połowie zniszczyliśmy ich. W drugiej połowie, krótką, więc ich zniszczyliśmy i wygraliśmy to. 132, 116, Bled są najlepszym, pewnie najlepszym zawodnikiem. No za z Lakers czuję, że już nie będzie tak groźnie, bo jednak to byli właśnie Pacons. Może nie będzie groźnie? Czy prawda będzie groźnie? 3 1. I 4. 1. Pięknie, dobra. A więc właśnie, tak myślałem, Spurs odpadli z Grizzlies, więc to też ciekawe pewno. I to będzie sweep? To będzie sweep, dobra. W finale NBA mierzymy się z Boston Celtics. Nikola topić Western Conference Finals MVP. Touch Ariza, tutaj, który jest u nich. Czy on był gdzieś indziej właśnie. On był w Dallas i w Sacramento. To jest jego trzeci sezon, drugi sezon. Drugi sezon Eastern Conference Finals MVP. No dobra. Pora na dziewiąte mistrzostwo NBA. Tak będzie? Tak będzie? Tak będzie? Jeszcze nie. Ale teraz jest. Jay Bled Finals MVP. Jay Bled to jest jego zespół. To jest jego zespół teraz. To jest jego zespół i nas poprowadził tutaj do Mistrzostwa NBA, naszego dziewiątego. Mistrzostwa NBA już Player Retirements. Tak, to nic. White kończy karierę. Na przykład, właśnie widzimy na przykład Ameha Thompsona kończącego karierę, który jest, dopiero zakończył swój rookie season. Od nas Bryce sensible, kończy karierę. To jest też zawodnik, który był z nami tutaj od samego początku. Był z nami od samego początku, więc też wiadomo, że zastrzeżonego numeru on nie będzie miał. Ale jest to są, którą będziemy dobrze pamiętali. Jest to są, która na pewno będzie zapamiętała przez fanów Utah. Chora Fem Shay. Shea. numer Shea w OKC i Grama w Pelicans. Rejected wszystko, tak. Draft Lottery. Jakie mam piki? Mamy realną szansę na pierwszy wybór w drafcie, i pierwszy wybór w drafcie mamy, a więc udało się wygrać loterię draftu. Fenomenalnie. Mamy. Możemy wybrać, kogo chcemy dosłownie. Ale mam wrażenie, że właśnie patrzyłem rok temu po poprzednim odcinku. Znaczy, że ten draft jest nie jest najmocniejszy. No zobaczymy. Na razie. Czy to będzie Shot doktora. Kto był ostatnio tutaj? chyba Kawaj? Na pewno Kawai'a gdzieś miałem tutaj. I chyba właśnie Kawai był jako Shot Doctor. Ja się tu wiem w sumie. Jest Westbrook. Jest Kawaj więc no pewnie to będzie Kawaii. Chyba, że jakaś tutaj osoba bardzo ważna dla Juta będzie, nagle. Jest Devin Booker, Jonathan Davis. Wielu dobrych graczy, ale to Kawaj zostanie, tak że już wiem, sympatią. Najbliżej mi do Kawhia z tych wszystkich zawodników. Kiedyś może nawet w sumie film taki, bo może to jest taki... Na pewno mam, mam wiele takich różnych pomysłów na takie niektóre filmy, na przykład potencjalnie... Można powiedzieć, jak lubię, na przykład gwiazdę NBA. Na przykład, nie wiem, top 50 najlepszych zawodników NBA, na przykład i daj ich tier liście, kogo jak najbardziej lubię. Na to może to jest coś, co może w zrobię. Perimeter D Coach w Wing Whisperer na pewno mieliśmy Donawa Michela, a Perimeter D Coach już nie pamiętam. też nie jakiegoś mieliśmy, też mieliśmy jakiegoś zawodnika na pewno NBA, ale kto już to był, to już naprawdę nie pamiętam. kto był Perimeter D Coachem moim? czy to był Paul George? to możliwe, że był Paul George, boś tam go widziałem. Możliwie to Paul George. Trey Young jest, ale. Ale właśnie on nie ma nic z Judasem związanego. A też chyba. Ciężko powiedzieć, chyba troszkę bardziej. Paul George'a wolę. Choć Trey Young'a też nic nam Angelem. tu też. Zławodnik, do którego nic nie mam, Ale myślę, że już będę sobie lojalnie trzymał się z Polem George'em. Wydaje się, że tak właśnie będzie. Tak, to będzie Paul George, którego, którego tutaj, któremu tutaj zaoferujemy kontrakt. Jeszcze właśnie Wing Whisperer, no to Mitchell tam był ostatnio, więc zakładam, że też Donovan ponownie będzie i ponownie mu zaoferujemy kontrakt. Wing Whisperer to jest chyba właśnie tutaj bardziej, mi wydaje mi się, że tutaj musimy bardziej przejść. Tutaj będą ci Wing i zobaczymy, czy damy radę tutaj właśnie go zdobyć ponownie. Czy będzie, jest Janis na przykład tam, ale także wiem, jakby Spider, to jest perfekcyjnie zawodni tutaj, jest Embiid, na przykład jest Durant. Są dobrzy gracze, ale. Dawid no, Mitchell to jest nasza legenda, więc on jest perfekcyjnym zawodnikiem do tego, żeby tutaj, żeby go tutaj właśnie potencjalnie podpisać, więc to na pewno zrobię, zapewne mu na pewno tutaj kontrakt, więc to zrobię. Zobaczymy właśnie, czy nie, no, myślę, że podpisze, jednak myślę, że na pewno podpisze, a więc wszyscy, Paul George podpisuje i Mitchell i Kawai podpisują, to pięknie, dobrze to na pewno widzieć, a teraz możemy przejść tutaj do draftu i zobaczymy właśnie, czy będzie tutaj ktoś dobry do wybrania, czy nie. Zobaczmy się, jest tutaj 77. Zobaczmy, jak wygląda to w ogóle nasz line. Bo właśnie odszedł jeden shooting guard, nasz, więc mamy trzech panigardów i dwóch shooting guardów. Dlatego potencjalnie, no brakuje nam shooting guarda jednego. Więc potencjalnie może przydałoby się wydostać shooting guarda. A czy tu jest jakiś dobry shooting guard? No, ten zawodnik nie wygląda najgorzej. Ten zawodnik też nie wygląda najgorzej. Mam tutaj dwóch shooting guardów realnie. Ten jest yy, all star ceiling. Tylko, że to jest Victor Radi, potem a -Link Bradley, Bill. Ciężko mi powiedzieć, kogo bym wolał wziąć. Ciężko mi powiedzieć, kogo bym wolał wziąć, tak szczerze. Nie wiem, może po prostu bym nie brał nikogo jednak w tym roku w draft class, A znowu nie chcę mi się tego pika wymieniać. Ile antypików w tym roku w draft klasie? Nie, nie jest jakoś, może źle, więc może i go oddam w sumie. Bo jakoś, nie wiem, nie czuję, że potrzebuję kogoś, drafta. Wy, wy Podczas free agency sobie kogoś, nie wiem, podpiszę i. Wtedy, można powiedzieć, weźmy Pika. Podsumujmy pod się, można powiedzieć, jak najdalej możemy. Czyli na przykład o Timberwów, siódmy wybór w draftie. Miejsce za sobie może wziąć tutaj kogoś. Sam sobie wzięli, a my tego si siódmego teraz Pika wytraftujemy. Wy 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 wymienimy na przykład do Filadelfii. Może być też ten Second round, też możemy go oddać. W sumie nie jest mi potrzebny. Dwunasty Pik. Top 5 nie chce Protected. Chciałbym nie jakieś protected piki, nie ukrywam, na przykład, a nie, nie, nie chcę first rounda od was. Na przykład właśnie co, A przykład możemy od Brooklynu wziąć pick, tak, to możemy zrobić i możemy ten pick wymienić jeszcze może z kimś innym niż Elfia, na z Golden State. Jeszcze mamy tam tego pika second rounda. Dobra, zobaczę może kto tam będzie dostępny, ale nie no, nie ma szans, żeby ktoś był tam dobry naprawdę, więc po prostu oddam go już teraz. Na właśnie też suwater, tutaj możemy zrobić wymianę. Zobaczmy jak ten draft klas wygląda ostatecznie. Najlepszy zawodnik został kiedy wybrany? No, prawdopodobnie szósty tutaj. Ten właśnie zawodnik, któremu, dopisząc, właśnie którym oddaliśmy pika. Ten jest na pewno bardzo ciekawy. Overallowo, najlepszy jest pewnie ten Davidson, zakładam. Tak, Pewnie ten Davidson jest najlepszy. No tak, więc on był tam. To jest na pewno bardzo dobry wybór Grizzlies. 76 overall, 19 lat. Z 21 wyborem, to jest naprawdę bardzo dobry wybór, to trzeba im oddać, a my możemy iść dalej. Rookie signing, tutaj nikogo nie mamy, team player option, to oczywiście, że akcept. Nox musi zostać za nami, qualifying offer, Kobe Cage i James Daniels. Zobaczymy jakie będą kontrakty chcieli, nie powinien jakiś ogromny znowu kontrakt wziąć. mam wrażenie. James Daniels, no właśnie, Daniels nie chce jakiegoś ogromnego kontraktu, jak na, jak na 2038 rok, gdzie właśnie no Salary Cup, Może powiedzieć, idzie cały czas w górę. Te, może powiedzieć, finan te pieniądze, aby jakie będzie się zarabiał, będą cały czas szły w górę. To myślę, że taki kontrakt nie jest jakimś ogromnym kontraktem na tamte lat. Może na te lata, w których jesteśmy teraz. Cage, tutaj, on już widzę, że chyba właśnie będzie chciał jakąś, może powiedzieć, większe pieniądze będzie chciał chyba. O, zobaczmy, tak, gdzie go muszę tutaj znaleźć. Jest tutaj Zack Eday, potencjalnie mógłby wrócić do nas, ale. Wow, on nie chce też, dobra, wie? Tym bardziej, Zack Edej, możesz do nas wrócić? Możesz do nas wrócić, bo ci mi deala a więc możesz wrócić z AKD potencjalnie do nas. I tak jak już mówiłem, trzeci shooting guard to będzie zawodnik, którego będę chciał. Trzeci shooting guard, jakiś, jakiś na przykład starszy zawodnik Jared McCain. On jest w tym roku w draft klasie. Czy jest tutaj ktoś, kto jest dla nas, można powiedzieć, nie wiem, ważny? Chyba nie, ale jest na przykład właśnie Trenton Flowers, który chyba jest w tym roku w draft klasie. On gra w Australii teraz, bo Nazir Cunningham. On jest chyba w tym roku w draft klasie. Nie, on jest za rok. McCain właśnie w tym roku, chyba. Okay. McCain właśnie mam wrażenie, że jest w tym roku, jeśli się nie mylę. Mam wrażenie, że tak jest. Ale kogo z tych zawodników wybiorę? Nie mam pojęcia szczerze, kogo bym potencjalnie chciał z tych zawodników wziąć. Wybiorę chyba Jareda McCaina. Z nimi jestem najbardziej, może powiedzieć, najbardziej go znam. On chyba tam ma konto na TikToku i jego go dość kojarzę, Jareda McCaina dość dobrze, więc jego podpiszę na ten rok. Wszyscy zawodnicy sobie podpisują kontrakty. Jestem ciekawy, czy ktoś naprawdę Cage'owi da taki kontrakt, bo wątpię, bo wątpię, prawda? Jeszcze brakuje. Jak on wróci do mnie, qualifying offer, to jego zwaliam. Za KDA ja zostawiam, za KDA ja z jego zwaliam. Nie chciał z nami przedłużać kontraktu, więc. Mam nadzieję, nie wróci. Na i nie wraca, dobrze. Bo i tak właśnie nie byłoby tutaj dla niego miejsca. Potem po tym, jak dosłownie powiedział, że nie chce z nami przedłużyć kontraktu, to tym bardziej nie widzę tutaj realnie opcji, żeby on do nas wrócił. 9 mistrzostw mamy z już, więc nie uwierzę na 100%, ale jest bardzo duża szansa. Wow, ten Young ma 85, ten ma 86. Oni obydwoje będą ruki z tym roku, tak w ogóle, więc mamy. Potencjalnie dużą szanse na walki o rookie w Deer nagrodę. A więc, no, tak będzie to wyglądało tak: Hendricks, George już nie są w rotacji, Daniels nie będzie w rotacji, Perkins będzie zamykał, tak to będzie wyglądało potencjalnie. Nie mówię na 100%. Może, może ten odcinek to będzie ostatni odcinek? Nie wiem, bo jak wygram to 10. mistrzostwo NBA, to może i będzie to koniec serii, kto wie. Nie, nie wiem, nie wiem, jeszcze na 100%. Ale teraz będę kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.